75 lat temu w okolicach Wałrudy miało miejsce wydarzenie, które wpłynęło na losy II wojny światowej i przyczyniło się do ocalenia Londynu. Mowa o akcji Trzeci Most, która rozegrała się w nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku. Dziś z tej okazji zorganizowano obchody upamiętniające tamto wydarzenie. Ta rocznica i ta pamięć trwa jakby w mieszkańcach ziemi tarnowskiej, w jakby władzach samorządowych i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w tym wszystkim uczestniczy i organizuje wspólnie te uroczystości. Ryszard Żądło ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przypomina, jak wyglądała akcja Trzeci Most. Wyjaśnijmy, że chodziło o przekazanie informacji oraz szczątków niemieckiej tajnej broni rakietowej do Anglii. Ta operacja Most to była łączność, że tak powiem, samolotowa właśnie aliantów z okupowaną Polską i taki samolot wystartował 25 lipca 1944 roku, samolot Dakota spod Brindisi z południowych Włoch, wylądował na tajnym lądowisku Motyl w okolicach miejscowości Wałruda, Zabawa i Jadowniki. Ten samolot wylądował na rozmiękłej łące, miał być tylko 5 minut, niestety aż godzinę przebywał na ziemi. Udało się podłożyć deski, które były na wozie, który przywiózł te części rakiety pod koła i ten samolot szczęśliwie wystartował. Pamiętam, jak pan Baszak, dowódca tutaj lądowiska, zastępca dowódcy całej operacji, mówił, że tutaj tak się modlili w czasie tej operacji, że nigdy w życiu tak się nie modlił. Dlaczego? Po pierwsze, że mieli świadomość, co się dzieje. Strach, kiedy samolot nie startował, odpowiedzialność za ludzi. To byli ludzie, którzy po kilkanaście lat wzięli na siebie odpowiedzialność za niezwykłą akcję, której się nikomu nie udało przeprowadzić. Lądowanie samolotu i odpowiedzialność za to, żeby ten samolot nie stał się powodem do pacyfikacji okolicznej miejscowości, ale żeby go za wszelką cenę wytransportować. Uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia trwały 2 dni. Zostały one objęte patronatem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz starosty tarnowskiego. Mieszkańcy miejscowości Biała, władze samorządowe i parlamentarzyści wzięli udział w upamiętnieniu poległych 29 lipca 1944 roku żołnierzy Szarych Szeregów z Mościc, którzy stoczyli 75 lat temu nierówną walkę z okupantem podczas ochrony zebrania konspiracyjnego. Dowódca miejscowej placówki AK po prostu złamał rozkaz i kilku chłopców zamiast ochraniać, wykonać swoje zadanie, ochraniać tenże ładunek, bezcenny ładunek dla polskiej konspiracji, wzięło udział w walce, nierównej walce i 3 z nich poniosło śmierć. Przypomnijmy, że harcerze mieli za zadanie ochraniać powierzone przez aliantów korespondencje oraz radiostacje, które były częścią operacji Trzeci Most w miejscowości Wałruda. Myślę, że najlepiej to, co się zdarzyło, obrazuje taki fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Żołnierze smukli twarzyczki jasne, po prostu, a moce trą się i gniotą. Po prostu oni wzięli udział w takiej wielkiej historii. Kilka dni wcześniej na lądowisku, partyzanckim lądowisku między miejscowością Zabawa i Wałruda wylądował angielski samolot Dakota, w tym samolocie był ostatni kurier do Komendy Głównej Armii Krajowej, Jan Nowak-Jeziorański, i przyleciały poczta i radiostacja dla polskiej konspiracji. Do przejęcia ładunku i ochrony została wyznaczona najlepsza drużyna Szarych Szeregów z Mościc, z plutonu Monika. I ta drużyna ruszyła spod Wałrudy z tą radiostacją i z dokumentami i niestety tutaj w Białej otrzymała od miejscowego dowódcy placówki AK wobec zbliżającego się zagrożenia, to jest oddziału żandarmerii niemieckiej, otrzymała rozkaz ochrony zebrania konspiracyjnego. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kaplicy w Białej, a następnie w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry dętej przemaszerowano pod pomnik upamiętniający śmierć żołnierzy. Ów pomnik znajduje się w pobliskiej odległości, gdzie polegli żołnierze Szarych Szeregów. Jak ważnym elementem edukacji jest dziś wychowanie patriotyczne, mówiła Anna Pieczarka, członek zarządu województwa małopolskiego. To jest takie miejsce, gdzie można takiej energii nabyć bardzo patriotycznej. Po to właśnie, żeby w tym duchu patriotycznym wychowywać kolejne pokolenie. I ważna data, 75 lat. Wymienię chociaż
chociażby jeden program, taki bardzo istotny, autorstwa pana profesora Jana Tadeusza Dudy, polegający na tym, że między innymi wiele masztów bardzo wysokich, ponad 10-metrowych, powstanie przy naszych szkołach, gdzie piękna biało-czerwona będzie wisieć. Czyli ten patriotyzm tutaj w skali tej Małopolski. W hołdzie poległym delegacje złożyły przy pomniku kwiaty i znicze. Niedzielne popołudnie przyciągnęło do Szczucina fanów motoryzacji. Na specjalnie w tym celu przygotowanym torze kilkanaście załóg ścigało się o puchar burmistrza Szczucina. W tym roku była to już druga odsłona kręciołka zorganizowanego przez Automobil Klub Tarnowski w Szczucinie przy współpracy z samorządem. Współpracujemy z Automobil Klubem Tarnowskim i jest szansa to dla młodych kierowców, aby się sprawdzić, również dla kibiców, aby mogli zobaczyć, jak te zmagania wyglądają, że może tutaj każdy przyjechać, jak ma badania techniczne, sprawny pojazd może na tym torze pojeździć. Jest to fajny tor tutaj, jak Automobil Klub Tarnowski mówi, fajnie się tu jeździ, jest zabezpieczone miejsce, bezpiecznie można próby sprawnościowe wykonać. Dzisiaj mamy kilkanaście samochodów, zawodnicy amatorzy, nieprofesjonaliści, każdy do nas może przyjechać, może spróbować własnych sił. Samochody jedne są bardziej przygotowane, drugie mniej przygotowane do sportu. Wszyscy są tutaj po to, żeby się dobrze bawić. Na starcie pojawiły się różnej klasy samochody. Jedne mniej, drugie bardziej przygotowane do zawodów. Pytaliśmy uczestników, co przyciąga do udziału w zawodach. Jakaś rywalizacja, coś innego, nie wiadomo. Na drogach człowiek też szaleje nieraz, ale to jest niebezpieczne, tak? Przygotowane jest super. Dużo takich szykan, różnych takich zakrętów ciasnych, gdzie naprawdę trzeba uważać na samochód i poznaje się naprawdę wtedy samochód, jak on tak naprawdę ma swoje możliwości, jakie ma możliwości. Na ten dzień przygotowane zostały również ciekawe oferty spędzenia czasu dla całych rodzin. Mamy tutaj grupę młodzieżową, która przygotowała grilla, będzie muzyka, dla dzieci zabawy, gry. Mamy również Stowarzyszenie Pozdrowie, jest tam ekstremalny tor przeszkód dla dzieciaków do wykonania. Każdy dzieciak, który weźmie udział, dostanie medal, także jest to zachęcające do aktywnego spędzenia czasu. Oferta spędzania wolnego czasu w gminie Szczucin ciągle się poszerza, tak aby każdy z mieszkańców mógł znaleźć coś dla siebie. Dziesiąte święto ulicy Wąwóz Szwedzki Rudka Góra to cykliczne wydarzenie, którego początki były zupełnie niewinne. Dzisiaj wydarzenie nabiera coraz większego znaczenia i skupia całe rodziny. Całym początkowym organizatorem była moja siostra, która już obecnie ma 81 lat i pani była wtedy wójtowa, pani Zofia Kurek. I pierwszymi organizatorami to była tak zwana impreza integracyjna, żebyśmy się spotkali i wszyscy poznali na tej ulicy. To jest najważniejsze. Całym przedsięwzięciem, całym takim zamysłem od samego początku było, żeby zintegrować osoby, sąsiadów, no i rodziny oczywiście, żeby one tutaj uczestniczyły w naszej zabawie, w tym dorocznym święcie. Jest to scalenie, można sobie raz w roku spokojnie porozmawiać, posiedzieć, posłuchać fajnej muzyki, a więc jest właściwie fantastycznie. Święto ulicy to impreza rodem z Ameryki. Według zamysłu spotykają się sąsiedzi i zaproszeni goście, by wspólnie się bawić. Ale tutaj w przygotowaniu takiego wydarzenia każdy ma swój wkład. Sąsiedzi wszyscy się zbierają, przynoszą jakieś ciasta, jakieś potrawy na grilla, jakieś sałatki. Na tej zasadzie to się odbywa. A więc tutaj integracja jest taka również w samym przygotowaniu, prawda? Regionalne Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wojnicz jak co roku wpisuje się w pomoc przy organizacji Święta Ulicy. Dla nas to jest taka naprawdę miła rodzinna atmosfera, takie wydarzenie, tak jak również Święto Ulicy w drugiej części Wojnicza, które organizujemy w początkiem lipca. Spotykamy się również tutaj w takim gronie, bo tutaj są też rodzina, sąsiedzi, to jest takie miłe spotkanie. Oczywiście integracja międzypokoleniowa jest tutaj chyba kluczową rzeczą, żeby to wszystko się udawało. Organizatorzy nie zapomnieli o tych najmłodszych uczestnikach wydarzenia. Było malowanie twarzy i dmuchane zjeżdżalnie, ale przede wszystkim możliwość wspólnego spędzenia czasu. To jest takie przeżycie rodzinne, bym powiedział, bo tu się ludzie są tak zżyci jak rodzina. Fajnie się spotkać w grupie, porozmawiać.
zjeść, coś pocieszyć. Dużo jest takich okazji, jeżeli chodzi o sąsiadów i współpracę z nimi? Powiem tak, że w tej chwili to raczej społeczeństwo jest zamknięte i każdy sobie tam gdzieś siedzi u siebie. Takich spotkań jest bardzo niewiele, żeby można było się właśnie w grupie spotkać i zintegrować po prostu. Natomiast tutaj ta ulica ma to do siebie, że tu są bardzo ludzie z sobą życi i jeden za drugim, no tak naprawdę oddałby wszystko. Mało się spotyka tego w tej chwili wśród społeczeństwa. Z okazji jubileuszu wręczono specjalne wyróżnienia. A więc postanowiliśmy przyznać 10 statuetek fantastycznych, dla takich najbardziej zasłużonych. Nazwaliśmy to Przyjaciele Rutki Góra i Wąwozu Szeckiego. Był tort i 100 lat oraz zabawa taneczna. Jubileusz 670-lecia obchodzi miejscowość Więckowice w gminie Wojnicz. To święto zbiegło się w tym roku z corocznym festynem strażackim, podczas którego świętowano ten zacny jubileusz. Wyczytaliśmy w annałach, że w 1349 roku pojawiły się pierwsze wzmianki o naszej miejscowości, stąd też dzisiaj taka okrągła rocznica. I chcemy przedstawić trochę historii. Młodzież wykona prezentację o naszej miejscowości. Tak, żeby coś więcej mieszkańcy dowiedzieli się o tym, co się dzieje na naszej. Tutaj w Więckowicach, to jak rządzili, był dwór, byli właściciele ziemscy, no i tej historii jest trochę. Jest zintegrowana, szczególnie mi bliska jest współpraca z druhami strażakami, jako że sam też należę do jednostki. I pochodzi od nazwy osobowej. Więcek Węsław Wacław. To jest skwerek, który mamy za plecami. Skwer. Przepracowano tam było ponad 600 godzin przy tym skwerze, druhowie i nie tylko przepracowali w czynie społecznym. To nie jest taki po prostu, że coś mi ściega. Obsadzone, no to jak widać i są kamienie z tablicami upamiętające zmarłych strażaków. 670-lecie to już jest długi, wspaniały okres i widzimy, jak Więckowice wspaniale się rozwijają. Dobrze, że wrócono teraz do takich tradycji, że poszczególne sołectwo organizuje sobie takie rocznice. Oprócz zabawy tanecznej czy rysu historycznego przygotowanego przez mieszkańców Więckowic, w sali OSP można było zobaczyć fotografie z dawnych lat, ukazujące, jak wyglądała wieś przed laty. Dzisiaj prezentujemy wystawę starych fotografii. Ta wystawa cały czas trwa, można wchodzić do budynku remizy. Są tam prezentowane zdjęcia, także każdy może wejść i dotknąć trochę namacalnie, jak to było kiedyś. Unia Tarnów zapewniła sobie awans do play-offów, wygrywając spotkanie ze Zduńkiem Wybrzeże Gdańsk 49-41. Do meczu na Mościckim Stadionie obie drużyny przystąpiły osłabione. W składzie gości zabrakło Jakoba Torsela, a gospodarze wystąpili bez Petera Ljunga. Pod jego nieobecność ciężar spotkania wziął na siebie Wiktor Kułakow, który zapisał na swoim koncie 18 punktów i to on poprowadził tarnowską Unię do zwycięstwa. Musiałem jechać za siebie i za Petera. Już dostałem od niego SMS-a. Udało się, na szczęście. Dużo pracowałem, no to pracuję cały czas, ale także tak to jest. Dziękuję wszystkim przy okazji kibicom, które przychodzą, słychać ich doping, tak podnosi to wszystko. Także cieszę to, że wygraliśmy i jak mówię, dzięki kibicom, dzięki sponsorom, że tutaj jesteśmy i będziemy walczyć teraz w play-offach. Ze spotkania zadowolony jest też menadżer tarnowskiej drużyny, który przyznaje, że cel, jakim był awans do play-offów, został osiągnięty i dodaje. Bardzo ciężki mecz uważam, ale takiego się meczu spodziewaliśmy, bo wiemy o tym, że Petera się nie da zastąpić żadną ZZ-ką, żadnym innym zawodnikiem, bo to jednak jest to, co Wiktor pokazał. Praktycznie zawodnicy są, można powiedzieć, zawsze w Tarnowie nieomylni. To przed zawodami można im wpisać praktycznie 14-15 punktów w 5 startach.
i zrobiliśmy dzisiaj na ZDC 6 punktów, no to wiemy dobrze, jakbyśmy założyli Pitera około 13, no to ten mecz był, no, wyglądał prawie 20 do przodu, prawda? Mniej szczęścia mieli przyjezdni dla drużyny z Gdańska. To drugie spotkanie z tarnowskimi Jaskółkami, które kończy się porażką. W dodatku jeden z zawodników z Wybrzeża ucierpiał podczas upadku. Mi się przytrafił wypadek i dosyć groźny, gdzie ucierpiała moja ręka. No i tak naprawdę pojadę teraz na prześwietlenie, tylko jak wrócę do domu, no i będę się szykował na przyszły mecz. No i mam nadzieję, że to tylko się skończy na potłuczeniach i no i cóż, no tak jest żużel. Do upadku Adriana Cyfera doszło w trakcie 8 biegu, w którym wraz z Mateuszem Cierniakiem zderzyli się i wpadli w bandę. Sędzia uznał, że winny jest zawodnik gospodarzy. Całe spotkanie z wyjątkiem remisu po 5 biegu prowadziły tarnowskie Jaskółki. Menadżer po dzisiejszym spotkaniu chwalił przede wszystkim młodzieżowców. Bardzo się cieszymy z dobrej postawy juniorów. Mateusz, wiadomo, już ten poziom jakiś trzyma cały czas. Najważniejsze chyba 6 czy 7 bieg młodzieżowy wygrał. Cieszymy się bardzo z postępu Przemka, który udowodnił, że jednak robi jakieś postępy, idzie do przodu. I nawet chcieliśmy zawodników więcej wykorzystać, bo chcieliśmy na przykład Mateusza puścić w biegu 12 za Arturę Czaja, ale znowu się okazało, że Mateusz nie czuł się po tym upadku jeszcze na siłę, żeby w tym biegu pojechać. Kolejne spotkanie tarnowskie Jaskółki rozegrają na wyjeździe. Mecz z Lokomotiv Dałga w Pilce zaplanowano na 4 sierpnia.